Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Do testów trafiła do mnie kamerka samochodowa, wideorejestrator marki Royal Car 7S. Royal to nowa marka firmy KGK Trade, która jest właścicielem marki X-Blitz. Produkty Royal mają charakteryzować się bardzo wysoką jakością, funkcjonalnością w przystępnej cenie. Tak więc pierwszy produkt przetestujemy, sprawdzimy jak to wygląda. Rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p, sensor Sony IMX322, tak więc kamerka powinna dobrze nagrywać, szczególnie wieczorem. 170 stopni kąt widzenia, więc szerokokątny obiektyw, aktywny uchwyt, czyli możemy sobie dokładnie ustawić, wyregulować kamerkę tak jak chcemy. Czujnik ruchu G-Sensor, chipset, czyli procesor NTK96658. Zweryfikujemy, jak to wszystko sobie radzi podczas testów. A teraz zróbmy sobie unboxing, czyli rozpakujmy sobie urządzenie. Zobaczmy, co jest w środku. Pudełeczko. Otwieramy. I po kolei, co my tu mamy? Wideorejestrator. Tu jest jakieś pudełeczko. Tutaj już nic więcej nie ma. Odkładamy. W pudełku znajduje się zestaw akcesoriów, czyli taśma dwustronna dodatkowa, kabelek USB mini USB do ładowania urządzenia, ale także do aktualizacji oprogramowania lub zgrywania materiału, zasilacz samochodowy, czyli ładowarka do gniazda zapalniczki, też oczywiście mini USB. Tutaj mamy nasz zasilacz, lampka informująca o działaniu urządzenia. Tutaj mamy czytnik kart pamięci microSD. Ta kamerka obsługuje karty pamięci microSD do 256 GB. I tutaj mamy instrukcję obsługi. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy w tej instrukcji. Język polski. O, jest. Przejrzyjmy sobie, bo być może będziecie chcieli zapoznać się z jej treścią, czyli funkcjonalnością urządzenia. Warunki pracy od minus 20 do 70 stopni Celsjusza. Zasilacz samochodowy 1224 V. I rozdzielczości nagrywania tutaj mamy Full HD i HD. Idziemy dalej. Tutaj mamy wszystkie przyciski wymienione, jakie są. Gdzie jest mikrofon, gdzie jest głośnik, gdzie jest port ładowarki w uchwycie, gdzie jest gniazdo kart pamięci, włącznik, diody informacyjne, dioda ładowania, blokada uchwytu w górnej części, przyciski, funkcje urządzenia. Funkcja SOS jest. Wystarczy przycisk, strzałkę w dół nacisnąć i nagranie będzie zabezpieczone. Nagrania w pętli, nagrywanie dźwięku można włączyć, wyłączyć, czujnik wstrząsu G-Sensor jest, robienie zdjęć, czyli funkcja aparatu też jest i oczywiście odtwarzanie. Ok, przejdźmy sobie dalej. Instalacja kamery, zgodnie z zaleceniami mamy długi kabel naszego zasilacza, naszej ładowarki, w związku z czym bez najmniejszego problemu możemy w ten sposób zainstalować, czyli tu pod schowkiem, boku w słupku, pod sufitka i tu kabel wyprowadzić sobie do naszego rejestratora. To chyba w sumie tyle. Zostaje jeszcze tylko kwestia specyfikacji, czyli jaki chipset, jaki procesor, wyświetlacz 960x240 pikseli. Częstotliwość odświeżania możemy zmienić sobie. Rozdzielczość aparatu 12 megapikseli, format JPG. Zasilanie, bateria litowo-polimerowa 200 mAh, 3,7 V, język polski nie jest tu napisany, ale na pewno język polski jest. Sprawdzimy sobie to, może błąd w instrukcji, rozwiązywanie problemów. Jest tu też funkcja, proszę jeszcze informacje na temat właściciela, gwarancji. Jest też tutaj funkcja trybu parkingowego. Warto o tym wspomnieć.
gdzieś to tutaj nam pisało. To jest dosyć istotne, ponieważ sporo osób chce zabezpieczyć swój samochód dodatkowo. Gdzie my to mamy nagrywanie? Tu czujnik w pętli. Powinna być ta informacja. W trybie parkingowym nie widzę. O, jest tryb monitorowania parkingu tutaj u góry. Czyli można sobie włączyć tą funkcjonalność. I 10-sekundowe klipy wideo będą nagrywane, gdy wykryty zostanie wstrząs lub kolizja samochodu. Dobra, możemy zabrać się teraz za samo urządzenie, jak to wszystko się prezentuje. Więc tak, sama kamerka wygląda w ten sposób. Zabezpieczony tutaj obiektyw jest folią. Trzeba ją sobie oczywiście ściągnąć. Niebieska folia. Tutaj mamy wyświetlacz, też zabezpieczony folią. Tu są przyciski u góry menu. Strzałka do góry, strzałka na dół i przycisk OK akceptujący. W dolnej części mamy gniazdo kart pamięci. Tutaj mamy przycisk włączający urządzenie. Mikrofon. Gniazdo mini USB do podłączenia na przykład do komputera. Tutaj mamy gniazdo ładowarki, czyli naszą ładowarkę podłączamy sobie tutaj. I kabelek staramy się ukryć pod sufitce, dzięki czemu będzie niewidoczny. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o montaż. Czyli będzie w lewo, tutaj do góry, trzeba będzie sobie go pod sufitkę wsadzić. Idziemy dalej. Jak działa teraz kwestia tego uchwytu, który tutaj jest? Tu jest możliwość regulacji, zobaczcie. Czyli zależnie od kąta nachylenia szyby, można sobie wyregulować względem potrzeb. Dalej się już nie da. Tutaj też. Czy można obracać ten uchwyt? Można sobie ustawić odpowiedni kąt. Tutaj mamy blokadę, którą możemy sobie wcisnąć, żeby uchwyt zdemontować. Spróbujemy to zaraz jakoś zrobić. Tu jest blokada. Spróbujmy w drugą stronę. Nie jest to jakoś super wygodne. O, jest. Naciskamy i wychodzi nam uchwyt. Bardzo dobrze się to mocno wszystko trzyma z oporem i o to właśnie chodzi, żeby wideorejestrator nam oczywiście nie zmieniał pozycji w czasie jazdy, na przykład przejazdu przez jakieś dziury. Tak więc tu mamy czterostykowe złącze, jak widzicie, spójrzcie. Wszystko mocno się trzyma, tu jest ta blokada czerwona, którą musiałem sobie tutaj wcisnąć, żeby udało mi się zdemontować urządzenie, czyli w tą stronę jest odblokowane, a w tą stronę zablokowane, czyli nie wysunie się urządzenie. Odblokowane, zablokowane. Odblokowane, wsuńmy sobie z powrotem nasz uchwyt, bo może ktoś chciałby na przykład raz na jakiś czas zdemontować urządzenie w celu przeczyszczenia obiektywu lub też zabrać do domu, zaktualizować oprogramowanie, gdyby było nowsze. Ok, wsuńmy sobie na miejsce do końca i zabezpieczmy tutaj, wsuwając ten czerwony przycisk paznokciem. O, proszę bardzo. Urządzenie już jest zablokowane. Tak więc kąt regulacji tutaj nie jest jakiś szczególnie duży. Zobaczcie, dalej się po prostu nie da. Tak więc mamy tutaj regulację na poziomie kilku stopni. Dalej się nie da. No i zresztą więcej nie potrzeba też. Tu się nie obraca, tu się nie wyciąga. W ten sposób. O, max. Minimum. Tutaj jest taśma, którą oczywiście przyklejamy do szyby. Pamiętajcie, aby szybę dokładnie oczyścić płynem do szyb, do okien, żeby dokładnie odtłuścić. To jest istotne. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o to urządzenie. To powinno być zamontowane w samym środku, czyli tam, gdzie mamy lusterko wsteczne, za nim jak najwyżej szyby. Skierowane to urządzenie powinno być równo na wprost w linię horyzontu, tylko minimalnie w dół. Czyli nie równo, nie do góry, tylko minimalnie w dół, żeby więcej było widać tego, co jest przed samochodem na ziemi, aniżeli nieba, które będzie jasne i będzie nam rozjaśniać tutaj obraz niepotrzebnie. Czyli minimalnie w dół, w ten sposób.
Ok, spróbujmy sobie urządzenie włączyć. Tutaj mamy na dole przycisk włączający. Ale zanim oczywiście urządzenie włączymy, podłączmy sobie kartę pamięci. Tutaj dla przykładu jest karta 16 GB microSD klasy 10. I takie karty minimum kupujcie, klasy 10, czyli prędkość zapisu. A pojemność najlepiej od 8 do maksimum 256 GB. Myślę, że dla takiej kamerki dobrym rozwiązaniem jest taka karta. Zależy, ile chcemy oczywiście materiału sobie zgromadzić w historii, bo nagrywanie z pętli, czyli najstarsze nagranie, jak już brakuje miejsca, zostaje nadpisane. Tak więc na przykład ileś godzin może być zapisane. Im pojemniejsza karta pamięci, tym więcej będzie w pamięci do tyłu zachowane. Dobra, wsadźmy sobie kartę zgodnie z rysunkiem na cięcie. O tak, więc powinno nam się udać w ten sposób. Paznokciem dosuńmy. Kliknęło urządzenie. Tak więc teraz możemy włączyć. Tutaj na dole jest przycisk zasilania. Przyciskamy przez 3 sekundy. I urządzenie powinno nam się uruchomić. I tak też się dzieje. Urządzenie nam się uruchamia. Zobaczmy sobie tutaj wyświetlacz. Co my tutaj mamy? Włóż kartę microSD. Kartę wsadziłem. To wyłączmy jeszcze raz sobie urządzenie. Może źle ją wsadziłem. Drugą stroną spróbujemy. Drugą stroną się raczej nie da. Więc jeszcze raz spróbujmy. Ok, włączamy. Przyciskiem zasilania. Włóż kartę microSD. Coś jest nie tak z tą kartą pamięci. Spróbujmy inną. Może jest sformatowana w jakimś innym formacie plików i dlatego. To wsadźmy sobie drugą. Włączmy urządzenie. Ok, teraz jest wszystko ok. Tak więc pewnie karta była sformatowana w formacie nieobsługiwanym. No dobra, mamy. Wszystko jest ok. Full HD u góry. Informacje o rozdzielczości nagrywania. Tutaj mamy czas, data, godzina. Oczywiście wszystko musimy ustawić sobie ręcznie, ponieważ urządzenie nie ma GPS-u, skąd pobrałby sobie te informacje. Mikrofon jest włączony, stan baterii jest tutaj dosyć rozładowana. Oczywiście tutaj mamy niebieską folię, więc musimy sobie ją zdjąć. O, proszę bardzo, już jest zdjęta, więc teraz obraz już ma normalne kolory. Sprawdźmy sobie przyciski szybciutko tutaj. Menu u góry, kolorowe menu, jak widzicie. Tutaj strzałka góra-dół, przechodzimy po menu, godzina, zdjęcia, wideo, menu, aparat, kamera. Proste, bardzo dobre menu. Przejdźmy do kamery, OK. Tutaj mamy kamerę, przejdźmy menu. Teraz przejdźmy sobie do aparatu, OK. Aparat, czyli możemy robić sobie zdjęcia. Tutaj przyciskiem OK, z czerwoną kropką. Przejdźmy sobie dalej, menu, OK, przejdźmy do menu i tu mamy rozdzielczości do wyboru 1080p i 720p. Jak się wraca? Chyba przyciskiem menu, tak, zgadza się, to jest back. Rozdzielczość zdjęć, OK, możemy zmienić sobie tu rozdzielczość od VGA do 12 megapikseli. Słaba bateria, no OK, spróbujmy jeszcze, no niestety za dużo nie zrobimy, ale może jeszcze nam się uda. Króciutko menu pokazać. Tu mamy diodę informującą o działaniu urządzenia. Tu jest przycisk włączający, wyłączający ekran. Króciutkie naciśnięcie. Szybko wszystko działa. Procesor świetnie sobie radzi. Przejdźmy dalej. Menu. Tu mamy nagrać dźwięk. Możemy wyłączyć nagrywanie dźwięku. G-sensor. Tryb parkingowy. Włącz, wyłącz. Język polski jest. W instrukcji był błąd. Wygaszacz ekranu. Częstotliwość. Ustawienia fabryczne. Formatowanie karty pamięci. Sformatujmy sobie kartę pamięci, OK, tak. Na tej karcie przetestujemy sobie urządzenie. Wróćmy, dalej wideo. Brak plików w odtwarzaczu, bo jeszcze nic nie nagraliśmy. OK, wstecz. I jeszcze raz spróbujemy urządzenie włączyć. OK, włączamy. OK, jakoś ta bateria.
taka dosyć pojemna, jak widzicie. Działa, działa. Ok, przechodzimy dalej. Zdjęcia, tu oczywiście zdjęć nie mamy i godzinę, ok, ustawiamy sobie zgodną z teraźniejszym oczywiście czasem. Dobra, jak widzicie, urządzenie bardzo fajnie się prezentuje. Jest małe, nie ma do czego się tutaj przyczepić, wszystko jest dobrze spasowane. Jak to sobie poradzi w czasie testów, zobaczycie na kanale. Oryginalne materiały będą do pobrania pod recenzją, tak więc oczekujcie recenzji. Jeżeli macie jakieś pytania względem tego produktu, to oczywiście pytajcie. Tutaj mamy głośnik, jeszcze o nim nie wspomniałem. Tak więc do testów się tego urządzenia zabieram niebawem. Royal Car 7S. Tak to urządzenie się prezentuje. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.